I patrząc na to, widzimy przerażający kontrast między obecną Polską liberalną, bo paręset metrów od tego znajduje się ten bezsensowny tunel pod Wisłostradą i ja myślę, że tak jak się przyznaje Malinowy Oskary, tak samo tutaj powinniśmy przyznawać warszawską odznakę tunelu pod Wisłostradą imienia Pawła Piskorskiego. Powinniśmy ją nagrodzić Hannę Gronkiewicz-Walc za co? Za to, że jeżeli patrzymy na teraz dalej podziemię i metro, porównujemy ze światem, to ja mówię, warszawskie metro jest najbardziej jednokierunkowym i jednowymiarowym metrem świata. I to, co uważam za marnotrawstwo, które przewyższyło to marnotrawstwo z czasów Piłkarskiego, to jest to, że od 2 lat nie prowadzone są prace budowlane przy budowie warszawskiego metra. Bo jeżeli się wstrzyma pracę, cały ten wielki park maszyn pozostaje nieruchomo, ci wszyscy robotnicy, którzy przyjeżdżali i na nowo odejmie, to jest jedno z największych marnotrawstw i uważam, że tak jak Stocznia Gdańska, to jest sprawa, o której powinien powiedzieć pan Jarosław Kaczyński w swojej debacie prezydenckiej. Ale teraz uważam, że nasza debata to jest też kwestia pytania tego, co u nas było niedociągnięciem, więc teraz przechodzę do prac naziemnych. Tutaj mamy największą inwestycję dzięki rządowi tutaj Jarosława Kaczyńskiego, którą powinien przypomnieć, ten stadion narodowy w tej chwili, to co widać. Z kolei największe niedbalstwo, jakie jest ciągnięcie się przez 2 lata budowy tego wiaduktu przy Moście Gdańskim i tutaj jeszcze się chyba zapowiada w tym tempie na 2 lata, ale teraz pytania, które państwo, nasze środowisko zaniedbuje, uważam. Warszawa to dobrze powiedzieli obaj panowie prelegenci, że wyróżnia się pozytywnie w historii tym, że jest ta ciągłość historyczna, ale teraz w stanie wojennym, jak był, przyjechał, już mówię, matematyk amerykański w Mathematical Intelligencer napisał, co mu się w Warszawie podoba, tej smutnej stanie wojennym. To, że w Warszawie jest dużo parków. Te parki w tej chwili są coraz bardziej kasowane, znów drzewa przy Świętokrzyskiej wysyłane i teraz wydaje mi się, że tutaj nie zostało to jakoś wyeksponowane. Więc jeszcze raz mówię, stawiając pytania. I teraz kwestia nadziemna, w której wydaje mi się, że przewaga nasza no nie jest tak miażdżąca jak z tego meczu. Uważam, że jeżeli chodzi o podziemie i nadziemię, no to jest przewaga władzy właśnie Kaczyńskich i rządów nad tymi PO i Walc, jak w tym, jak Portugalii nad Koreą Północną. Natomiast teraz tutaj, jeżeli chodzi o sprawę nadziemną, to mam kilka takich pytań, których zupełnie nie rozumiem. Dlaczego tutaj pan, jeżeli chodzi o Pałac Kultury, to chwileczkę. Uważam, że dobrodziejstwem jest to, że Plac Defilad jest ciągle największym rezerwuarem czystego powietrza. Natomiast uważam, że Stalin nam dopiegł dopiero teraz przez tę koronę wieżowców wokół Pałacu Kultury, którą tak ciągle reklamował Bartosiewicz w Gazecie Wyborczej. Natomiast to jest straszne, te tępe wieżowce i teraz codziennie w Warszawie jest 3 wypadki nagłej głuchoty przez te właśnie fale akustyczne wytwarzane przez te tępe wieżowce wokół Pałacu Kultury. Co mówił mój zmarły 5 lat temu brat stryjeczny. Nie był przeciwnikiem wieżowców. Ale uważał, że następny wieżowiec powinien być o kilometr od Pałacu Kultury i mieć też zwieńczenie, nie ta tempa. Więc jeżeli się pojawia teraz, no bo niestety były tutaj w Warszawie koncepcje architektoniczne, ale były one tutaj po prostu fatalne, złe. Dlatego, że jeżeli coś jest dobrą architekturą, to ona przyciąga dobrą architekturę. I mamy bardzo ładny przykład na Pradze,
kiedy DOKP, wybudowane właśnie za rządów Bartla przez Lalewicza, został po prostu solidny, nie żaden blaszak, tutaj Carrefour, nie Carrefour, jak się tam mówi, wybudowany vis-a-vis. Natomiast wokół Pałacu Kultury jest ta koszmarna, właśnie bardzo niezdrowa ta korona. No całe szczęście, że ten wieżowiec Wizentala jakoś, no na to na szczęście już ciągle nie ma pieniędzy, ale jeszcze tego nam brakuje, żeby właśnie jeszcze większa była i bardziej chorobliwa ta chwala akustyczna. I teraz tutaj, natomiast już ostatnie mówię pytanie, zostało teraz na początku Gronkiewicz, Walc i jeszcze Markiewicza zniszczone dwa tutaj naprawdę zabytkowe budynki. Jeden to Super Sam i konstrukcja, za którą został tutaj nagrodzony właśnie najwybitniejszy polski konstruktor, ja przepraszam, bo tam lekarstwo to na Z się nazywa, ale to już będziemy. I następnie budynek ZSL-u, potem PSL-u, Czyż-Furman Skopiński, który jest we wszystkich albumach architektury świata jako budynki biurowe. Uważam, że tutaj no, nie było tej dostatecznej jakiejś obrony, no i tylko przyszła Gronkiewicz-Walc i od razu Bach i na to są właśnie te miejsca, te postmodernistyczne pudełka. No myślę, że taka dyskusja, no właśnie też brałem udział w SARP-ie, gdzie mówiłem o właśnie tej architekturze, panie z okresu Bartla, bardzo jest potrzebna. Ja już skończyłem, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Mamy tutaj, wydaje mi się, że warto to, na co zwrócił pan profesor uwagę, warto jeszcze, czy pani chciała jeszcze zabrać głos? To bardzo proszę. Jedno króciutkie pytanie. Pan tutaj wspominał o prawach projektowania miast i zasadach. Wspominał wówczas o Wiedniu i Zurichu. Ja bym chciała się dowiedzieć, jakie te zasady chciałby pan zaadoptować w Warszawie? Natomiast jeszcze bardzo dziękuję pani, natomiast jeśli chodzi o wydaje mi się rzecz, która definiuje warszawską przestrzeń, z której powinniśmy być dumni, to są te parki, o których pan mówił. To jest rzeczywiście niedoceniony element Warszawy, a wspaniały. A propos wieżowców, to tutaj pan Michał Borowski razem z świętej pamięci Lechem Kaczyńskim projektowali dzielnicę wieżowców i ona miała być na Woli, warszawskiej Woli, gdzie w miejscu starych, niskiej zabudowy przemysłowej miały powstawać wysokie wieżowce. No właśnie, to mam prośbę o to, żeby panowie się jakby kończąc taką oficjalną część debaty podsumowali, może odnieśli się do pytań, które tu padły i jakby spróbowali właśnie odnieść się do tych rozwiązań prawnych. Oto też było trzecie pytanie, co, jak